to speak a little bit about the revolutionary potential of the Occupy movement, or of its prior revolutionary potential. Personally, I believe that part of the reason it has become much less important in the United States is because it was driven to an extremely radical place. The movement became overly radicalized and separated from the mainstream. I think that in the beginning, it was very clearly a mainstream movement that had enormous potential to perhaps alter politics in the United States, but the longer it went on, the more radical it became, the more it lost its potential to make change in the United States. People were fighting for economic justice. They were fighting for the right to have the ability to earn a living wage and to support their families and to live with a certain modicum of dignity. Extremely optimistic and positive about the Arab Spring Revolution. And I don't share the general Polish view that it's that revolution necessarily leads to more totalitarianism. Transatlantyk jest festiwalem idei społecznych i także oczywiście dotykamy polityki tej światowej, bo wszystko co ważne dzisiaj, co ma wpływ na świat, nas interesuje. Wiosna arabska jest zjawiskiem o znaczeniu gigantycznym. Zmienia się bardzo ważna część świata, która od lat jest miejscem zapalnym, gdzie toczyły się wojny, gdzie układ sił się zmieniał, gdzie pokój może być dla świata błogosławieństwem, a wojna przekleństwem. W związku z tym też, że jest to proces nieprzewidywalny, nas fascynuje, dokąd to idzie. W zeszłym roku zaczęliśmy wiosnę arabską i wtedy inaczej to wyglądało. Myśleliśmy, że w Egipcie coś się wydarzyło. Tak naprawdę nie, ta rewolucja egipska się zatrzymała. Tam ciągle rządzi armia. I to są ciekawe jakby tematy, żeby zrozumieć, gdzie ta rewolucja, dokąd ona zmierza, co naprawdę się zmieniło, a gdzie tylko nastąpiła zmiana dekoracji. I jakie to ma znaczenie dla świata, jakie to ma znaczenie dla nas. I my wiosnę arabską oczywiście dyskutujemy w szerszym kontekście, czyli na przykład w kontekście Wall Street, który wydaje się tematem odrębnym, ale nie jest, bo kryzys światowych finansów, on oczywiście wpływa na to, jak reaguje się na kryzys arabski. Real people in the West who are struggling to survive. And to survive, some of them have to do jobs that no one in China would do. But what is life really like for these people? Are they branded as outcasts and losers, or is there a richness to their lives that the news reports don't show? I wanted to focus on real people and how they were affected and how they managed to cope with an economy that was a third world economy, catering to a first world economy in China and in India. In some ways, you know, we like to think that because we only spent $4,000 Canadian, or I guess 12,000 in Polish currency, so it's we like to say that it's not only about sort of a future where you have less, it's about trying to be like an example of how you can do more with less.